Każdego dnia hakerzy łamią i wykradają mnóstwo haseł do kont różnych użytkowników. To jest nieuniknione, że w którymś momencie hakerzy zajmą się również twoimi hasłami. Więc pod koniec tego filmu, jeżeli obejrzysz go w całości, to dowiesz się, jak się zabezpieczyć przed takimi atakami, tak żeby ciebie już w przyszłości nie dotknęły, bo wbrew pozorom bardzo łatwo jest się przed nimi zabezpieczyć i to jest jeden z niewielu przypadków, w którym, przynajmniej w mojej opinii, bezpieczeństwo idzie w parze z wygodą. Dzięki temu, co zaraz przedstawię, nie będziesz musiał pamiętać swoich haseł, a równocześnie strasznie utrudnisz hakerom życie i najzwyczajniej nie będą w stanie, albo będzie to skrajnie trudne, żeby złamać jedno z twoich haseł. To, co widzisz w tym momencie na moim ekranie, to proces łamania haseł, który wydarzył się w trakcie tego, jak mówiłem. W trakcie 53 sekund złamałem, z tego co widzę, 150 kont, jak dobrze pamiętam. I zobacz, co łączy wszystkie te hasła. Wszystkie te hasła są absolutnie do niczego. Tutaj są, zaczął od najsłabszych haseł, bo te składają się dosłownie z pojedynczych słów, ale jeżeli dokładasz tutaj, robisz jakieś proste permutacje, typu dołożysz literkę dużą albo jakiś znak specjalny, czy jakieś liczby, to nie ma w rzeczywistości żadnego znaczenia. To zajmie parę sekund dłużej, co najwyżej. Zresztą tutaj się już zaczęły hasła, które zawierają jakieś permutacje, tak? To nie ma w rzeczywistości żadnego znaczenia. Jeżeli używasz haseł, które zapamiętujesz, to wtedy ja jestem w stanie złamać je w ciągu absurdalnie niewielkiego okresu czasu. Więc sprawdźmy, co możemy w takim razie zrobić, żeby utrudnić życie takim ludziom jak ja, żeby nie mogli złamać twoich haseł w przyszłości. A rozwiązaniem na wszystkie twoje bolączki jest menadżer haseł. I jeżeli nie wyniesiesz z tego filmu nic, nie zapamiętasz absolutnie nic, zapamiętaj, spróbuj tylko jedną rzecz sobie wtłoczyć do głowy. Korzystaj z menadżera haseł. Najprostsze, co możesz zrobić, to korzystać z wbudowanego menadżera haseł, który jest już w twojej przeglądarce internetowej. Kiedy rejestrujesz się na jakieś dowolne konto w internecie, twoja przeglądarka powinna ci zasugerować bezpiecznie wygenerowane hasło. W ten sposób wyglądające hasło jest bezpieczne. Ja nie będę w tym momencie tłumaczył, czemu to konkretne hasło jest bezpieczne, ale zapamiętaj tylko jedną rzecz, że hasła wygenerowane przez menadżer haseł, nie takie, które ty wymyślasz, takie, które generuje komputer, są bezpieczne. To hasło jest bezpieczne. Jeżeli teraz go użyję przy rejestracji, moje konto będzie bezpieczne. I zobacz, co się w tym momencie wydarzyło. Mogę zapamiętać to hasło w mojej przeglądarce. I tak jak ja teraz jestem na Firefoxie, Google Chrome ma dokładnie to samo. I jeżeli zarejestrujesz się tutaj na konto, możesz sobie też synchronizować hasła między komputerem a telefonem i wszystkimi innymi urządzeniami, na których masz tą przeglądarkę. Więc jeżeli nie chce ci się nic robić, nic konfigurować, ani nic takiego, po prostu korzystaj z menadżera wbudowanego już w twoją przeglądarkę, bo na 100% go tam masz. A jeżeli jakimś cudem ci się tutaj nie wyświetla, to wejdźcie proszę w ustawienia prywatność i bezpieczeństwo i tutaj, jak sobie zjedziesz, będzie loginy i hasła. I kliknij po prostu, żeby zapamiętywać loginy i hasła do stron internetowych, a przede wszystkim, żeby sugerować silne hasła. Hasła generowane przez twoją przeglądarkę. W Chromie robi się to troszeczkę inaczej. Zniknąłem. W Chromie robi się to troszeczkę inaczej. Po prostu wchodzisz w ustawienia, automatyczne wypełnianie, hasła, oferuj zachowywanie haseł i automatyczne logowanie. To wszystko, czego potrzebujesz. Nic więcej nie musisz robić. I w ten sposób właśnie sprawiłeś, że taki atak, który przeprowadziłem przed sekundą, staje się absurdalnie trudny i w efekcie końcowym większość hakerów po prostu się poddaje, nie wykorzystuje więcej mocy obliczeniowej na hasła, które są tak silne jak te, które generuje twoja przeglądarka. Jeżeli jesteś na urządzeniach Apple'a, czyli na Macach albo iPhone'ach, to masz już wbudowany taki menadżer haseł w twój system operacyjny. Wystarczy, że wejdziesz tutaj, tak jak jest pokazane, w hasła i konta i klikniesz automatyczne wpisywanie haseł.
To jest wszystko, co musisz robić i wtedy twój system sam w sobie będzie generować dla ciebie hasła. One się będą również synchronizować z komputerem przez konto iCloud. Jeżeli nie chce ci się robić nic więcej, to zrób tylko te kroki w tym momencie. Nie jutro, nie za tydzień, nie za 2 godziny, tylko w tym momencie. I to tak naprawdę wystarczy do większości bezpieczeństwa w internecie. Nie potrzebujesz żadnych kolejnych kroków. Natomiast jeżeli chcesz pójść o jeden krok dalej i zabezpieczyć swoje konta jeszcze lepiej, mieć jeszcze większą kontrolę nad swoimi hasłami, to mogę polecić ci teraz aplikację KeePassXC i za chwilę wyjaśnię, jak ona dokładnie działa, w jaki sposób z niej korzystać i jak możesz generować te hasła jeszcze lepiej, jak możesz te hasła bezpieczniej przechowywać i tak dalej. Więc tak, tą aplikację wystarczy pobrać z tej oto strony. Na Linuxie oczywiście możesz ją pobrać przez swój menadżer pakietów, a na wszystkich innych systemach operacyjnych możesz po prostu wejść na keepassxc.org. Tą stronę wyświetlę na 100% w opisie. Po pobraniu tej aplikacji, ona wygląda... Ups, znowu się zgubiłem. Ona wygląda w ten sposób. I teraz w niej musisz stworzyć sobie własną bazę danych, bazę, w której będziesz przechowywać swoje hasła. To jest znacznie prostsze niż brzmi. Po prostu klikasz ten wielki przycisk na środku. Możesz ją nazwać dowolnie. Tu są moje hasła. Teraz czas odszyfrowywania. Co to jest? Każdorazowo będziesz musiał odblokować swoją bazę danych zabezpieczoną pojedynczym hasłem, które będziesz musiał zapamiętać. I teraz im dłuższy będzie ten czas odszyfrowywania, tym dłużej zajmie odblokowanie bazy danych, natomiast tym trudniejsze stanie się to, co pokazywałem na początku, czyli to, co ja tutaj próbowałem, to próbowałem w kółko nowych, różnych haseł. I zauważcie, że one były bardzo proste, i wyskakiwały tak szybko, bo były bardzo, bardzo proste do złamania. Natomiast gdyby taka pojedyncza próba zajmowała mi 1 sekundę, to atak, który tutaj przeprowadziłem, on, jeżeli się nie mylę, wykonywał kilka milionów prób na sekundę, po prostu by się nie powiódł. Nie miałby żadnego sensu, jeżeli taka pojedyncza próba zajmowałaby mi sekundę. Więc najlepiej tutaj nic nie zmieniać, ale jeżeli chcesz być turbo paranoikiem, to ja mam to ustawione na 5 sekund. Możesz też sobie ustawić w ten sposób. Teraz musisz wymyśleć pojedyncze hasło. To jest jedyne hasło, które będziesz musiał w ogóle pamiętać. Jeżeli zapamiętasz to hasło, to nie będziesz musiał pamiętać już żadnych innych haseł w historii wszechświata. Więc ważne po prostu, żebyś tutaj wymyślił sobie coś ciekawego. Równie dobrze, to nie musi być hasło na przykład, które, nie wiem, zawiera jakieś turbo skomplikowane znaki, bo ja nigdy czegoś takiego nie zapamiętam. Natomiast jeżeli wpiszę sobie hasło, które zawiera wiele słów i znaków generalnie, nie trzyma się składni, powiedzmy coś w tym stylu, i dorzucę jeszcze, nie wiem, jakieś kilka losowych cyferek, to nie ma większego znaczenia. Jeżeli hasło jest bardzo długie, to równie dobrze podtrzymuje standard bezpieczeństwa. Wbrew pozorom to, co wpisałem wcześniej, jakieś tam losowe znaczki, tylko że dosyć niewiele, jest znacznie mniej bezpieczne niż hasło, które jest bardzo długie, natomiast jest łatwe do zapamiętania jakąś mnemotechniką, tak? Więc to jest to. Albo możesz sobie po prostu wygenerować losowo jakieś hasło i je gdzieś spisać, je gdzieś zapamiętać i tak dalej. Więc ja sobie, powiedzmy, wymyślę takie hasło. I teraz tak, jeżeli posiadasz klucz U2F, czyli jakiś YubiKey albo OnlyKey, czy coś w tym stylu, to możesz go również tutaj dodać. Ja w oddzielnym filmie wyjaśnię, co to w ogóle jest, więc jeżeli nie wiesz, to się nie martw, ale jeżeli chcesz mieć dodatkową warstwę ochrony i masz takie urządzenie, to można je w tym momencie podpiąć. Teraz wybieram, gdzie zapisać to hasło, tą bazę danych z hasłami, gdzie ona ma być fizycznie na moim komputerze.
Teraz, jeżeli chcę ją synchronizować między urządzeniami i na przykład mam na komputerze, nie wiem, folder Dropboxa albo Google Drive'a albo Nextclouda, to dobrze jest wrzucić te hasła do folderu mojego z chmurą. Teraz krótkie wyjaśnienie. Czy to nie jest niebezpieczne, jeżeli ja wrzucę moje hasła, podzielę się nimi tak naprawdę z innym człowiekiem, wrzucę je na komputer kogoś obcego? W tym konkretnym wypadku nie. Dlatego, że te hasła są bardzo silnie szyfrowane. Konkretniej wykorzystuje się do tego hasło, które wpisaliśmy przed sekundą. Więc jeżeli wybrałeś sobie hasło, które nie jest bardzo krótkie, to najprawdopodobniej, albo nie wybrałeś jakiegoś skrajnie krótkiego czasu odblokowywania, to nie masz się czym martwić i możesz swobodnie wrzucić tą bazę danych na jakieś konto Google Drive'a, czy dowolne, nie wiem, jakąkolwiek chmurę, z której korzystasz w tym momencie. Ja sobie ją zapiszę na moim dysku w tym momencie. Teraz tak, co ja mogę zrobić, żeby wygenerować nowe hasło? Mogę je wygenerować ręcznie, klikając tego wielkiego plusa. Wtedy mogę je zatytułować, nie wiem, dowolnie i wpisać jakąś, wpisać do czego to jest, jakieś dowolne odniesienie. To nie jest konieczne, to po prostu mi przypomina, gdzie, przypomina mi, z czym to jest związane. Mogę nawet kliknąć ten przycisk, żeby ikonka się zsynchronizowała. I teraz tak, mogę tutaj wybrać sobie dowolną nazwę użytkownika oczywiście i wygenerować sobie tą kosteczką jakieś hasło. Dowolnie razy mogę to losować i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia. Po kliknięciu zastosuj hasło, ono zostanie tutaj wpisane, klikam OK, to wszystko, co muszę robić. I teraz następnym razem, kiedy chcę wykorzystać to hasło, po prostu mogę skopiować nazwę użytkownika albo samo w sobie hasło. No ale to nie jest stosunkowo wygodne, żeby tak ręcznie wszystko to, wszystkim tym zarządzać. A i żeby było jasne, jeżeli przez przypadek usuniesz sobie wpis, to on się zawsze będzie znajdował w koszu. One nie znikają automatycznie, one tutaj będą, po prostu one są ukrywane z Twojego widoku. Jeżeli teraz chcę go usunąć, to dopiero teraz mam taką opcję, żeby go usunąć trwale. Dobra, w każdym razie to nie jest wyjątkowo wygodne, żeby wpisywać wszystko ręcznie, dlatego fajnie by było na przykład zintegrować to sobie z moją przeglądarką internetową. Więc co mogę wtedy zrobić? Klikam sobie tutaj w ustawienia i wchodzę w integrację z przeglądarką. To jest domyślnie wyłączone, więc jeżeli kliknę włącz integrację z przeglądarką i wybiorę sobie na przykład mojego Firefoxa, teraz potrzebny jest mi drugi jeszcze składnik, czyli na Firefoxie wchodzę sobie w jego sklep z addonsami, tak, z rozszerzeniami. Dokładnie to samo jest na Chromie albo innych przeglądarkach i po prostu wpisuję KeePass. Bardzo proszę, KeePass XC konkretnie to jest, tak żeby nie było jakiejś niejasności. To też mogę zalinkować w opisie i wystarczy zainstalować tą wtyczkę. OK. Mogę ją również włączyć w prywatnych oknach, to nie ma jakiegoś szczególnego znaczenia. I ona teraz będzie łączyć się z... Ona teraz będzie łączyć się z moją bazą danych, która jest przechowywana tutaj. Więc teraz, mając zainstalowaną wtyczkę KeePassa, mogę automatycznie wpisywać sobie wszystko, co mam w mojej bazie danych. Niezależnie od tego, czy ten KeePass jest włączony, nie muszę tutaj niczego przepisywać ani nic takiego. I przy okazji KeePass będzie sprawdzał, czy domena strony internetowej, na której się loguję, jest właściwa, co daje dodatkową warstwę bezpieczeństwa, ponieważ niektórzy hakerzy próbują udawać na przykład stronę banku albo stronę jakąś popularną stronę internetową, żeby wyłudzić od użytkowników ich dane logowania. Dzięki temu rozszerzeniu nie ma takiego zagrożenia. Po prostu KeePass będzie to zawsze sprawdzał, a jeżeli on sam automatycznie nie wpisuje Twoich danych logowania, to znaczy, że coś jest nie tak i powinieneś po prostu sprawdzić, czy na 100% logujesz się w dobre miejsce. Dobra, więc ja się teraz zarejestruję. Wpiszę mój adres e-mail i mogę wygenerować sobie nowe hasło.
klikając jeszcze raz tą kosteczkę. Stosuję hasło, klikam OK i teraz mogę skopiować sobie to hasło, wpisać tutaj i się zarejestrować. Dobra, a co się stanie w takim razie teraz, kiedy chcę się z powrotem zalogować na stronę już po rejestracji? Mam wpisane moje dane w bazę danych, klikam, żeby się zalogować i pojawia mi się ta zielona ikonka kluczyka, więc kliknę teraz w nią i bardzo proszę, wszystko jest idealnie wpisane, mogę się zalogować na moje konto. Teraz, co jeżeli chcę zsynchronizować sobie to, co mam na komputerze z tym, co mam na telefonie? Otóż powiedziałem wcześniej, że tworząc bazę danych, możesz ją zapisać na folderze w Dropboxie, w Google Drive, w Nextcloudzie, czy jakiejkolwiek innej chmurze, z której korzystasz. Kiedy już synchronizujesz sobie ten plik, możesz na iOS-a pobrać sobie aplikację KeePassium, bądź na Androida pobrać sobie aplikację KeePass to Android, która pięknie Cię poprowadzi przez proces logowania, który będzie wyglądać praktycznie tak samo, tak jak pokazałem go przed sekundą na komputerze. Jedyne, co będzie trzeba zrobić, to wpisać swoje hasło, które przed sekundą wymyśliliśmy i zsynchronizowane będą nasze hasła przez chmurę oraz będą zabezpieczone hasłem, które wymyśliliśmy już, tak, naszym jedynym hasłem, które musimy do końca świata pamiętać. Więc to jest ten tryb zaawansowany, w ten sposób możesz sobie generować. Jakby generacja wygląda bardzo podobnie, poziom bezpieczeństwa jest znacznie wyższy niż kiedy generujesz sobie hasła przez przeglądarkę, ale już nieporównywalnie wyższy niż kiedy generujesz sobie hasła wymyślając je sobie po prostu w głowie i próbując je zapamiętać, bo w ten sposób pojedynczy błąd sprawi, że wszystkie Twoje konta albo znaczna ich większość może zostać przejęta przez atakujących. Więc teraz zmienię się na telefon i pokażę, jak wygląda aplikacja KeePass to Android, żebyś widział mniej więcej, jak to wygląda. Bardzo podobnie to wygląda na iOS-ie, po prostu bardziej iPhone'owo. Dobra, więc jesteśmy w aplikacji, o której mówiłem. Nazywa się KeePass to Android, którą przed sekundą pobrałem. Pierwszy raz ją w tym momencie uruchamiam i pokażę Ci, w jaki sposób możesz otworzyć bazę danych, którą przed chwilą utworzyliśmy. Możesz tutaj sobie oczywiście utworzyć bazę danych od nowa, jeżeli nie robiłeś tego na komputerze, ale ja kliknę otwórz plik. Jak widzisz, tutaj mogę wybrać różne chmury, bądź wybrać po prostu plik, który mam już zapisany na telefonie, w plikach telefonu. Ja akurat korzystam z Nextclouda, więc zaloguję się teraz do niego, ale jeżeli korzystasz, tak jak przed sekundą było widać, jeżeli korzystasz z jakiejkolwiek innej chmury, to po prostu się tutaj znajduje. Dobra, przepisałem swoje dane logowania, więc teraz mogę wybrać moje hasła. I jedyne, co muszę zrobić, to po prostu wpisać moje hasło, które wybrałem wcześniej. I bardzo proszę. Mogę tutaj wybrać sprzęt biometryczny. Sprzęt biometryczny to po prostu czytnik palca bądź czytnik twarzy na niektórych telefonach. Ja mogę wybrać, że tak, chcę go używać. Nie ma to jakiegoś szczególnego znaczenia. Bardzo proszę. Mam tutaj wszystkie moje hasła, które wcześniej zapisałem, no czyli to pojedyncze. Natomiast w miarę nadpisywania nowych haseł, czy to na telefonie, czy to na komputerze, będą się one ze sobą tutaj synchronizowały. Więc jeżeli korzystasz z menadżera haseł, to jesteś 10 razy bezpieczniejszy, czy 100 razy bezpieczniejszy niż przeciętny użytkownik internetu. Więc tak jak mówiłem na początku, nie pamiętaj swoich haseł, pamiętaj tylko jedno, które odblokowuje Twojego menadżera haseł. Możesz korzystać z menadżera haseł w przeglądarce, albo jeżeli chcesz mieć trochę więcej możliwości, możesz korzystać z KeePass XC, bądź jeżeli jesteś użytkownikiem Apple'a, to również możesz korzystać z KeePassa, ale możesz też korzystać z wbudowanego menadżera haseł w Twoim systemie operacyjnym. To wszystko dzięki, w opisie znajdują się moje numery portfeli kryptowalut oraz konta, ponieważ zbieram na budowę statku kosmicznego. Dziękuję.